Cześć, to ja Mikołaj. To kolejny odcinek na moim kanale, a dziś gramy w Eurotrucka, z którego zrobimy nową serię. Od początku spróbujemy się tu czegoś dorobić. Na razie ten tir to tutaj jest tylko na wystawę, można powiedzieć. I wchodzimy w rynek pracy, bierzemy nowe zlecenia jakieś. I przed chwilą sobie patrzę na zlecenia i spodobało mi się to sól i przyprawy. Jedziemy taką żółtą renówką do Warszawy z Katowic, więc przyjmijmy to zlecenie. Mamy z dodatków do gry, to mamy Polskę i tuning pack do Mercedesa, Scania do Mercedesa, Scania i Renault. I mamy tu, nie ma tu mapy w tym, więc musimy taką mieć. Teraz jak tu działa ta firma? To jest tu, dobra. To jedziemy. Sobie Renault. Więc chwilę pojedziemy. Mamy bazę w Katowicach, ale nie będziemy mogli jej przejeżdżać, a nie mam tira. Na pewno, jeżeli zarobimy trochę pieniążków, to się zaopatrzymy w jakiegoś tira, może weźmiemy kredyt. Na razie nie mamy takiej potrzeby. Będziemy może organizować coś z Eurotrucka. Zobaczymy kiedyś. Oj. Dobra, co tu nic nie ma? Nie, nic. Muszę sobie ustawić taki jeden, to postawię na wysokę, ale to już nie teraz. Jedziemy. Za szybko wyhamowałem. Nawet fajna terenóweczka. Jak będzie fajny cień, to może kupimy. I w przyszłości. Gramy na kierownicy. Jeżeli będzie słychać skrzypienie, to mam zepsute pedały od kierownicy, więc to może, że przez to tak piszczą. I, więc jak będzie słychać, to przepraszam. No i jedziemy. Mamy 250 km. Powinno to trochę zejść trochę, ale dojedziemy na pewno, nie w jakimś mega długim czasie. To szybko hamuje, ale to nic. Trzymać odstęp. O, światła. Dobra. Ruszamy. Dobra. Jedziemy sobie. Jedziemy. Oczywiście nie wolno patrzeć na czas, który jest napisany w prawym dolnym, na mapie, bo to jest czas w grze, ile to będzie trwać, więc zobaczymy. Trzeba przestrzegać prędkości, zapominam. Zjeżdżamy. Dobra. I teraz trzeba zobaczyć, jak to tu wygląda. Tu nic nie jedzie, tu nic. Ojoj, szedł. Jedziemy. Na pewno się jeszcze w tym odcinku nie dorobimy ciężarówki, to jest pewne. I nie wiem, kiedy się jej dorobimy, ale na pewno się uda. Jak już się dorobimy, to spróbujemy ją tuningować i robić w niej takie rzeczy. Potem może nawet sprzedamy, kupimy coś lepszego. Mamy fajny dostęp do tuningów Renault, tylko tych nowszych, bo to jest to starsze Renault. Do tych nowszych Renault mamy dużą możliwość tuningu, do Scania mamy dużą możliwość tuningu, do Mercedesów mamy dużą możliwość tuningu, więc na pewno coś się znajdzie. Ja muszę, nie mogę zapomnieć o przekroczeniu prędkości, bo bankrutujemy przez mandaty. Czy ja tu mam tempomat? To już trzeba będzie ustawić. Założyłem to konto dzisiaj, więc nie mam jeszcze dużo ustawień porobionych. Okay.
poradzimy. Paliwo mamy, spać nam nie chce, jest ok. 3 godziny 8 do celu. Będzie go 14 będziemy. Tak jak nam pisze. Może będą live z Eurotracka, zobaczymy. 208 km. Klakson. Mamy jeszcze DLC na duże transporty, więc jak się nam uda odblokować, bo podejrzane są za poziom, no to mamy duże transporty, które są z eskortą, więc będziemy mogli na takim pograć czymś, jak już będzie. Odblokujemy to. Może czasem będziemy kogoś dołączać tutaj do rozgrywki. Znowu za szybko jadę, zapominam. Dobrze, że mam włączoną blokadę do 90 na godzinę, to 10 na godzinę bardzo nie przekroczę prędkości. Ale trzeba o tym pamiętać. Chociaż jeżeli my jedziemy 80, to oni jadą szybciej, jeżeli nas mijają, więc koniecznie łamiemy prawo. Tu mam tylko do 80, nie? Więc można sobie zmieniać ekranik w samochodzie. Wziąć 4 na godzinę, to trzeba być spokojnie. Będę korzystał czasami z hamowania silnikiem, bo żeby nam nie zeszło powietrze z tira. To jest też korzystna opcja w jakimś stopniu. Ojoj, zjechałem trochę na inny pas. O, sztuczka na lewej stronie. Staram się, żeby ten odcinek nie trwał długo, bo też będzie strasznie nudne taka jazda, ale spokojnie, nie powinien trwać długo. 150 km do celu, 156, więc tutaj 80 na godzinę, kurka wolna. Dobra, nie zjeżdżam przez stację tylko. Drogi, ładna pogoda. O, za nami auto. O. Przekroczenie prędkości. Gdzie niby jest policja? Czy ona jechała drugim pasem, czyli o, za mną będzie policja. Super. Straciliśmy właśnie 50 dolarów. To nie podoba mi się to, ale trudno. Pojechała przed nami. A nie widzimy jej w lusterku. Też chyba nie patrzyłem, ale trudno. Tylko 80 euro, bo będziemy dolarów, a to są euro. Więc... okej. Okay. Zobaczymy też, czy mogę zmienić walutę na polską. Oj, nie zjeżdżam. Bo bodajże ci da, nie jestem pewny. Jedziemy powoli, a będziemy tu zjeżdżać. Tu będzie zmiana prędkości najpewniej. Zaraz, jeszcze nie mamy 80 km. Tu już migamy. Co można zmienić, piszcie w komentarzu, bo może być jakaś opcja lepsza, więc jedziemy. Thank you.
ciężko dojechać do tych 80 km na godzinę, ale jak już jest 80 na liczniku, to leci szybciej. Ta prędkość i już się rozpędza. A teraz to narcie nie da go rozpędzić. On cały czas gaz podłogę. Kolejne 80 euro, ale nawigacji Google Maps trzeba głosową zainstalować może, albo po prostu głosową na policję. Jedziemy w centrum Warszawy, czy jedziemy
Nie wiem dlaczego, ale widać, więc jest dobrze. O, odkryto miasto Warszawa. Widzicie, tu mamy ten. Czy tu jedzie to za nami? Jedzie to, ale ja muszę tu zjechać. To czekaj. Czy ty jesteś? Dobra, mogę jechać. O! Na skrzyżowanie wielkie. Panie, pan musisz poczekać. To są wypowiedziane. Tak jest. Czyli nie mamy w centrum Warszawy. A nie mamy swojego tira, powinien, żeby zobaczyć Warszawę, a tak bym chciał zobaczyć Warszawę. No, że hit, ale ciężko będzie, a nie chcę przedłużyć trasy. Bo Lipka, przekraczam prędkość, nie wiem, że to jest do 50 na godzinę, trochę tu mało można jechać, ale to nic, jesteśmy w prawym celu, więc nic się nie dzieje. Jeszcze tu trochę nie zapowiadamy. Ale tu bardzo będziemy skręcać. Jesteśmy w zielonej dalej. Tu skręcam tutaj. No, czyli nie jesteśmy w centrum. A szkoda. Na pewno zwiedzimy dużo miast polskich, nie tylko, jeżeli będziemy mieli z własnego tira, bo prawdopodobnie wezmę zlecenie i nam go odbierze. Więc no trochę słabo. Ale to nic. Mamy 2000 dolarów na koncie, euro, i nie pamiętam, ile kosztuje ciężarówka. Ale wiem, że jak weźmiemy kredyt, tam jest kredyt na 100 tysięcy euro, to będziemy spłacać wtedy ten kredyt i kupimy ciężarówkę. Albo piszcie w komentarzach, czy brać lepiej kredyt na ciężarówkę, czy uzbierać własnymi siłami. Na pewno to będzie wolniej, ale jak to się nazywa, kredyt? Kredyt trzeba będzie spłacać. No i nie wiem, która opcja jest lepsza. Szczerze, parkujemy tylko. Weźmiemy sobie tą za 9 Expo, bo to jest dobra opcja. Tutaj mamy na firmę. A nawet nie wiem, czy ta firma nie jest identyczna jak w Warszawie. Jest identycznie zbudowana. To będziemy mieli na wprost to zaparkować. I tu na prawo powinny być przyczepy. Tak jest. Tak powinno być. Tak jest w Katowicach. No tak jest. Dobra. To robimy tak, że sobie tu wjedziemy. Pięknie. Sobie będę pomagał z kamery z zewnątrz, żeby było prościej. Tak. Dobra. Jeszcze mi to spin trochę, żeby to tam miało jak jechać. Dobra. Teraz już będzie prosty. Jeszcze tak? Tak. Dobra. Już mam prościej. Sobie tam wyprostuję tylko tak. Bo musimy tam jechać tyłę. Więc nie kręcam. Hop. No i teraz tylko prosta robota. Wykręcić tam tyłem. Wykręcamy. Chcę, żeby nam zabrało pomysł, nie nacisnę tego Enter, który się teraz wyświetla. No, teraz sobie tak wykręcimy. Wykręć, wykręć, wykręć. Dobra. No i klasa. Ciepło jest dosyć równo. Jest okej, okay. Tak możemy jeszcze nie mogę tak. O, teraz jeszcze cofnąć. Tylko nie do końca tak. No dobra, już klikamy ten. Rozprzęglamy szczepem. I jest, mamy zarobek. Jechaliśmy 4 godziny. I mamy poziom drugi. Co nie, pierwszy mamy poziom. Mieliśmy zerowy. I zarobiliśmy z tego 3438 euro. Co to jest? Wolny punkt, aha, długodystansowy, dostawa na czas, delikatny ładunek. No dajmy długodystansowy, dajmy sobie ten punkt, zastosuj. No i teraz tak, ja wam dziękuję za odcinek i widzimy się w nowym odcinku z tej serii
piszcie komentarze, sugestie, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, dziękuję i cześć!